prawie. Dobra. Ojo! Jestem niższy. Miło was tutaj niektórych po latach zobaczyć. No. Niektórzy widzę zatrzymują się, zatrzymał się Kowalewski, widzę Frankowski też chyba zdecydował, że się zatrzymuje, prawda? Takie, albo już się zatrzymali, to nie wiadomo, prawda? Panowie, sprawa jest prosta. Ja mam dosyć remisów i porażek. Dzisiaj siadamy na nich i pamiętajcie, no, szanują zawsze i po 3-0 dopiero zaczynamy z nimi grać. Bo to nie wezmę, ja tą drużynę znam, oni są tacy ambitni, ale my to jesteśmy lepsi, ale jak będziemy myśleli, że jesteśmy tylko lepsi, to nic nie zrobimy. A wiecie, zwycięzcy zawsze się, im więcej ktoś dostanie, tym bardziej szanuje, ale to jest dobry zespół. Powodzenia. Najlepszego, panie trenerze. Od tego meczu zależy pańska przyszłość. Ja jako obiecujący, jak najbardziej. Prezesie, tak my gramy. Co o tym drugim? To ta radość, że chyba ja mam pokój z żoną obok pokoju prezesa. Także bardzo spokojnie. Coś pana zaskoczyło w składzie reprezentacji PZPN? No na pewno zaskoczyło, były całe media, prawie cały świat, gdzie czytałem, że wystąpi prezes. Niestety, jak już się rozglądam, prezes dzisiaj nie mógł wystąpić, prosił, żeby usprawiedliwił. To jest jedyne zaskoczenie, bo spodziewałem się fantastycznej gry naszego zespołu, wszystko jest. Jedyne zaskoczenie, że nie mógł zagrać prezes. Ale pan prezes bacznie obserwuje ten mecz z trybuny honorowej i analizuje przeciwnika przed rewanżem. Tak, najbardziej. Myślę, że wskazówki to, co będą, no, są bardzo rygorystyczne. No ale jak się źle gra, to trzeba je przyjąć. A rozumiem, gramy dzisiaj o całą pulę. My zawsze graliśmy o całą pulę. Dziękuję serdecznie. Powiedz tak szczerze, po tych wspaniałych interwencjach, jakie były na boisku, nie? Jak się czujesz? No, na pewno czuję satysfakcję, że po tych dwóch latach takich, no, dosyć ciężkich dla mnie mogłem po raz kolejny wyjść na boisko, po raz ostatni dzisiaj, ale czuję się bardzo dobrze i jest naprawdę przyjemnie jeszcze raz w takim gronie spotkać się i pograć i dla takiej publiczności tutaj w Suwałkach, także... A co byś powiedział o kolegach? Zobacz, jakbyś popatrzał. Mistrzowie kraju, niektórzy zdobywali mistrzostwa w innych krajach, brali udział w mistrzostwach świata. No, jak uważasz, mimo wieku coś z tego stracili? Nie no, klasa pozostaje, także tego stracić się nie da. No, na pewno ta powierzchnia dzisiaj do pokrycia tego boiska bardzo dobrego w Suwałkach jest spora, ale myślę, że to mistrzostwo, ten mistrzowski styl pozostaje i to widać w wielu akcjach dzisiaj, ofensywnych, defensywie, pełne zrozumienie. Mam wrażenie, że ci ludzie zawsze ze sobą grali. Wiesz co, kończysz karierę zawodniczą, zaczniesz chyba troszeczkę trenerką się bawić. Kogo byś dzisiaj zmienił z tego zespołu? Dzisiaj kogo bym zmienił? No, nie przyglądałem się pod tym kątem. No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy się przyglądali, a potem wrócimy do rozmowy. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Got my phone.
tell you I'm a fool. I still love you. Bo nie wiem, gdzie się schował. Będzie nam go ciężko znaleźć, bo ciemno, ale spróbujemy. Naprawdę. Idziemy go szukać. Idziemy. Może uda nam się go na boisku znaleźć? Idziemy zaraz zobaczyć, czy tutaj jest. Pewnie się boi tego wyniku i nie wiem, czy będzie udzielił nam tego wywiadu, czy nie, ale postaramy się go zmusić. Przepraszam bardzo, szukamy Wojtka, może byś nam coś powiedział? Wojtek jest tam, ale jak zwykle nie potraficie się bawić, tak? 8-0. Naprawdę aż tyle 8-0, było? Tak? Wiesz co, byłem tak zaangażowany, nawet... tak obserwowałem Wojtka, tak się o niego martwiłem, że nawet nie zauważyłem ja wyniku. Ja wiem, że nie wypadało, żeby bramkę puścił, ale jak zszedł, to chociaż dwie mogliście dać, no. Ale nikt co... was więcej na mecz nie zaprosił. Poczekaj, wiesz co, bo ja tak patrzę na to wszystko i co to znaczy dać? Może byś wszystkim wytłumaczył? No tak troszkę na bok piłka pójdzie, aha, sam na sam bramka to znaczy, jest. Chcesz powiedzieć, że jakbyśmy mieli... Bez pieniędzy. Nikt nie mówi, jakbyśmy mieli słabe umiejętności techniczne, to ta piłka by nam się odbijała w nie tą stronę, tak? Na przykład. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Do zobaczenia. Radio PZPN jest? Nie? Telewizja. A niestety będziemy musieli chyba poczekać na następną uroczystość, ale jak będzie trzeba, to nawet telewizji będziemy musieli chyba przerwać, bo... Naprawdę, będziemy musieli wam, przepraszam bardzo, tak przerwać, bo wiemy, że Wojtek już jest bardzo zmęczony, ale mam na myśli to, że nawet N-Sport nam wybaczy, jeżeli będziemy to za chwileczkę przerywać. Przepraszam bardzo, panie Wojtku, przepraszam jeszcze bardzo, bo ja mu zadałem w czasie przerwy, jak byliśmy na wczoraj, bardzo trudne pytanie. Przypomina sobie, jakie było to pytanie? Kogo bym zmienił? Nie, wiesz co, powiem szczerze, że ja już też nie pamiętam. To ja może byśmy je pominęli, wiesz, ale powiedz, mecz się skończył. Skończyła się, a teraz... Się? Tak, właśnie, ale skończyła się twoja wspaniała przygoda z piłką. Na boisku jako zawodnik. Ja jako szkoleniowiec, jako w tej chwili dyrektor sportowy, mam nadzieję, że twoja piłka, twoja przygoda z piłką będzie dalej trwała. Zajmiesz się pracą szkoleniową. Krótkie plany. No już pracą szkolenią się zająłem, ale chciałem powiedzieć, że ja żartowałem. Jeszcze nie kończę. Przepraszam, czy można to cofnąć? To się wytnie. Dobrze, ale teraz myślę, że krótka już praca, jaka trener ma swoją akademię, sprawia to przyjemność? No dużo, dużo pracy, ale to dużo też satysfakcji, tym bardziej jak się widzieli dzieciaczki, które już sobie nieźle radzą na boisku i my tutaj wspólnie z trenerami Akademii 2012 pracujemy nad tym, żeby takie emocje, taki benefit móc przeprowadzić za kilkanaście lat, kiedy kolejny reprezentant Polski z Suwałk będzie właśnie żegnał się tutaj z suwalską publicznością w takich, co najmniej takich okolicznościach przyjemnych, jak ja miałem możliwość to zrobić, więc to jest nasz cel w tej chwili. Jako starszy kolega powiem tylko jedno, żebyś z tego nie zrezygnował, bo praca z dziećmi to naprawdę wielka przyjemność. Zobaczysz, jak po kilku latach, po kilkunastu latach ktoś cię spotka na ulicy, podejdzie, powie trenerze, czegoś się od pana nauczyłem. Tego ci życzę, żeby coraz częściej do ciebie podchodzili i za to ci dziękowali. Dziękuję bardzo.